I wreszcie spodziewana już od dawna, niespodziewana aktualizacja oprogramowania dla najnowszego drona DJI, czyli Avaty 2. Fajna sprawa, dlatego że mamy wzbogacenie pewnych cech, ale także mamy dodane cechy i też kompatybilność się poszerzyła. O czym mogę powiedzieć przede wszystkim, że mamy możliwość nagrywania w tej chwili w rozdzielczości 4K w 100 klatkach na sekundę, czyli slow motion jest możliwe. Druga rzecz bardzo istotna to jest wsparcie dla nagrywania w D-Logu M, czyli w profilu płaskim, czy półpłaskim wręcz. A mianowicie, jeżeli do tej pory nagrywaliśmy w D-Logu M, w goglach wyświetlał nam się obraz płaski, a teraz mamy Color Assistant, czyli widzimy w normalnych kolorach. Super rzecz. Trzecia sprawa istotna to jest kompatybilność, którą uzyskała Avata, a mianowicie, jeżeli ktoś latał wcześniej w goglach Integra, czy w goglach DJI Go Ghost 2, w tych małych, może w tej chwili wykorzystać je z Avatą, ale trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach, a mianowicie trzeba korzystać z aparatury też drugiej generacji, czy to jest Motion Controller 2, czy to jest DJI FPV RC 2, czyli Remote Controller 2, dlatego że one są ze sobą kompatybilne. Te nowe akcesoria, o których mówiliśmy wcześniej, czyli gogle trójki i radio trzeciej generacji, zarówno jednoręki bandyta, jak i gogle trójki, one są ze sobą jedynie kompatybilne, więc nie ma crossowej kompatybilności, natomiast Avata jest w stanie przejść o generację wcześniejszą, o generację niżej, jeżeli chodzi o kompatybilność, pod warunkiem, że mamy zarówno gogle, jak i radio w wersji drugiej. Tak to wygląda. Ogólnie bardzo fajna sprawa i myślę, że wiele osób czekało na to. Już mieliśmy wcześniej takie informacje, nawet patrząc na Quick Start Guide od Avaty 2, tam już były takie informacje podane, więc ta nowość, ona była oczekiwana, ale myślę, że DJI też chciało sprzedać maksymalną ilość tych kompletów, czyli zarówno gogli, jak i aparatur wraz z Avatą, tych tak zwanych kitów czy zestawów. Natomiast teraz fajna sprawa, dlatego że jeżeli ktoś potrzebuje sobie zakupić tylko i wyłącznie Avatę, bo ma gogle dwójki i aparaturę drugiej generacji, jest w stanie to zrobić. Oczywiście do tego wymagana jest jedna rzecz, a mianowicie dostępność na stronie. Jak na razie, na dzisiaj można jedynie zarezerwować. Sama Avata jeszcze nie jest dostępna, jedynie występuje w zestawach z goglami i z motion controllerem. Tak to wygląda na dzisiaj, więc troszeczkę cierpliwości jeszcze i będzie można zamawiać samą Avatę, szczególnie dla osób, które już mają Google 2 czy Integra plus radio drugiej generacji. I to jest chyba tyle. Jeżeli macie jakieś jeszcze uwagi, tutaj w tych informacjach było podane jeszcze, że są drobne rzeczy poprawione, ale te główne cechy, o których powiedziałem, czyli kompatybilność plus 4K w 100 klatkach i do tego asystent kolorów, to są te główne istotne zmiany. Żeby zaktualizować Avatę, trzeba połączyć się z goglami, włączyć aparaturę, a następnie połączyć gogle ze smartfonem i tutaj z aplikacji DJI Fly możemy spokojnie z tego poziomu zaktualizować sobie oprogramowanie w Avacie. Można też zrobić to na drugi sposób, przez DJI Assistant, ale chyba w ten sposób poprzez smartfony i aplikacje będzie wygodniej, bo zapewne jeszcze wejdą nam aktualizacje osprzętu. Nie? To jest tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Pamiętajcie o tym, że posiadam szereg darmowych szkoleń, warsztatów dla osób, które zaczynają przygodę z dronem. Pierwsze kroki, czyli od pudełka po prace kreatywne, wizja i tak dalej. Zachęcam Was bardzo serdecznie. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Cześć!